Ten film moglibyśmy zatytułować Nalot rosyjskiej policji na siedzibę Google. I faktycznie temat jest sensacyjny, jednak warto na niego spojrzeć na spokojnie. Warto zastanowić się nad całym kontekstem tej sprawy, ponieważ wydarzenia ostatnich dni bardzo dobrze pokazują, jak przeplata się świat wielkich korporacji i wielkiej polityki. W tym konkretnym przypadku widzimy, jak wpływają na siebie działalność takich firm jak Google czy Apple i działalność współczesnego rosyjskiego rządu. Zacznijmy od informacji podstawowej, to znaczy w dniach 17-19 września, od ostatniego piątku do ostatniej niedzieli, w Rosji odbywały się wybory. Przede wszystkim wybory do Dumy Państwowej, a z drugiej strony także wybory regionalne w szeregu regionów. Czemu to głosowanie trwało aż 3 dni, a nie jeden jak zazwyczaj? Przeciwnicy rządu Władimira Putina powiedzieliby, że dlatego, że to utrudnia obserwację tego typu wydarzeń jak wybory, to utrudnia niezależne obserwowanie tego, co tam się dzieje i próby dokumentowania potencjalnych oszustw. Dlaczego jednak do moskiewskiej siedziby Google przyszła policja? Przy czym tutaj warto także powiedzieć, że to nie do końca jest policja, to była służba znana jako FSSP, to jest tak zwana służba sudiebnych pristawów, czyli służba, można by powiedzieć, sądowa. Tutaj nie ma sensu wchodzić w szczegóły, ponieważ współczesna Rosja to jest kraj bardzo wielu służb siłowych. To jest po prostu jedna z nich. To wyglądało zupełnie jak najazd policji. Ludzie umundurowani, uzbrojeni przyszli do siedziby dużej międzynarodowej firmy. Jeszcze raz zapytam, dlaczego? Otóż na początku obecnego roku Aleksiej Nawalny, opozycjonista, wrócił do Rosji, został aresztowany, a jego organizacja jakiś czas później została uznana za organizację ekstremistyczną i jej działalność została w Rosji całkowicie zakazana. Mowa tutaj tak naprawdę o dwóch organizacjach, o Funduszu Walki z Korupcją, FBK, a także o sztabach Nawalnego, czyli tej organizacji, która stała za organizacją wyborów kandydatów, którzy sympatyzowali z Nawalnym i chcieli dostać się na przykład właśnie do Dumy Państwowej albo do władz regionalnych. Ta instytucja została w całości uznana za nielegalną, jakiekolwiek kontakty z tą organizacją zostały uznane za nielegalne. Jedną z rzeczy, które próbowała ta organizacja Nawalnego wykorzystać do sukcesu wyborczego, było tak zwane mądre głosowanie, umnoje galasowanie. To jest pierwszy przykład tego, jak wykorzystuje się współcześnie najnowsze technologie do celów politycznych. Otóż Aleksiej Nawalny ze swoimi ludźmi przygotował aplikację, internetową, mobilną aplikację, którą wystarczyło zainstalować w telefonie. Można było później zaznaczyć, w jakim okręgu wyborczym my oddajemy nasz głos, a ta aplikacja podpowiadała nam, który z kandydatów spoza partii rządzącej i partii związanych z obecną władzą w Federacji Rosyjskiej ma największe szanse pokonać tych, nazwijmy to, kandydatów systemowych, czyli pomagała wybrać mniejsze zło. Pomysł sam w sobie jest na tyle interesujący, że możemy być pewni, że partie polityczne na całym świecie, zwłaszcza te opozycyjne, obserwowały działania sztabów Nawalnego i działanie tej konkretnej aplikacji. Ta aplikacja jednak na tyle nie spodobała się obecnym rosyjskim władzom, że 5 września moskiewski sąd arbitrażowy wydał wyrok, w związku z którym ta aplikacja, umnoje galasowanie, powinna zniknąć z wyników wyszukiwania w internecie. Między innymi dotyczyło to wyszukiwarki Yandex, która się podporządkowała wyrokowi rosyjskiego sądu, wyszukiwarki Google, ale także sklepów z aplikacjami mobilnymi, zarówno firmy Google, jak i Apple. Od strony formalnej decyzja moskiewskiego sądu miała związek z tym, że pewna firma z Dagestanu, z branży owczarskiej, zarejestrowała znak towarowy Mądre Głosowanie, w związku z czym ta aplikacja Aleksieja Nawalnego okazała się naruszać prawo własności intelektualnej tej firmy z Dagestanu, która handlowała wełną owczą.
Na niecały tydzień przed rosyjskimi wyborami do siedziby firmy Google faktycznie przyszli funkcjonariusze tej służby sądowej. Warto tutaj powiedzieć, że Google jest oczywiście właścicielem także platformy YouTube, tej platformy, z którą Aleksiej Nawalny był od lat bardzo mocno związany, to właśnie tam pojawiały się jego filmy, między innymi ten bardzo znany film o pałacu Władimira Putina w miejscowości Gielendżyk. To ta platforma była wykorzystywana do walki politycznej, zresztą nie tylko przez Aleksieja Nawalnego, ona jest dość szeroko wykorzystywana przez rosyjskich opozycjonistów i to jest kolejny przykład tego, jak polityka miesza się współcześnie z najnowszymi technologiami. Na czym ta wizyta funkcjonariuszy w moskiewskim Google się skończyła? Otóż ten niewielki oddział mundurowych wszedł do środka i spotkał pracownicę na wejściu, która poinformowała, że informacji na temat sprawy może im udzielić adwokat firmy, który w związku z sytuacją pandemiczną przebywa na pracy zdalnej, w związku z czym połączyła tych funkcjonariuszy z adwokatem telefonicznie, a ten adwokat wyjaśnił im, że jeśli mają tego typu problemy z firmą Google, jeśli potrzebują jakichś dokumentów i wyjaśnień, to muszą się zwrócić bezpośrednio do oddziału amerykańskiego. Oczywiście ci z Państwa, którzy mnie znają, wiedzą, że jestem daleki od tego, żeby komuś narzucać jakiekolwiek wnioski z podobnych opowieści. Natomiast bardzo chciałbym, żebyście Państwo zwrócili uwagę na to, że faktycznie w obecnych czasach giganci technologiczni mają ogromny wpływ na to, co się dzieje w naszej rzeczywistości, także tej politycznej. A z drugiej strony widzimy, jak rządy poszczególnych krajów próbują stłumić działalność tego typu międzynarodowych gigantów dla swoich z kolei prywatnych interesów. Jeśli chcieliby się Państwo wypowiedzieć na temat tej sytuacji, zapraszamy oczywiście do sekcji komentarzy i zapraszamy do śledzenia naszego kanału, bo będziemy jeszcze nie raz pokazywać Państwu, jak współczesne technologie wpływają na życie nas wszystkich.